Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny materiał dzisiaj z Davesonem, dzień dobry. Siemańsko, ziomy. O nie, kurde, błagam, idź do domu i przeproś wszystkich, że tak powiedziałeś. Kurde, nie można tego mówić. Okiś. Okiś. Dobra, nieważne, stary, nie możemy się śmiać dzisiaj, to nie jest taki odcinek do śmienia się. Dzisiaj musimy złapać Steve'a, ponieważ sytuacja, no nie jest, widzowie, kolorowa. Steve uciekł z więzienia, ale Dawid dowiedział się u siebie na odcinku. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak to było, to koniecznie wbijajcie do Dawida. Tam dowiedział się, gdzie dokładnie jest Steve i włamał się na jego konto. Więc słuchaj, Dawidzie, zaraz musisz mi pokazać, gdzie to jest, ale zanim to wszystko, to my koniecznie musimy pójść do laboratorium, ponieważ tam przygotowałem potę, którą pokonamy tego Steve'a. Okej, ja już myślałem, że musimy wyjawnić miłość jakiejś kobiecie. A nie, ale tak jak już jesteśmy przy tych tematach, widzowie, to muszę wam coś powiedzieć. Dawid jest w ciąży. Jestem w ciąży. Czekaj, z kim? Nie pamiętam. Z Big Maciem. Z Big Maciem. O kurde, to chyba nie ja, ale znam kilka takich przypadków. Słuchaj, patrz, tutaj jest pewna skrzynka. Znam kilka takich przypadków, może teraz zrozumiałem. Dobra, jest tak, widzisz? To jest w ogóle wyjątkowa potka, bo ona z bomby jakby daje damage i tak jakby temu Steve'owi ona go daje i to go powinno osłabić. I to, ale problem jest taki, że to jest bardzo duży, to ma zasięg taki, że my nie możemy być w pobliżu tego, wiesz? Rozumieć, więc... ale, a rozumiem. No, musisz... Damage 2, ale to jest instant. Instant, stary, tu nie bez zastanowienia, po prostu rzut, puh, jest kładzony na deski. Więc ja biorę ten... Bzyku, co ty tu robisz? No właśnie, ja chciałem się zapytać was, co wy tutaj robicie? Wynoś się stąd. Dobra, nie, Bzyku, słuchaj. No dobra, możesz nam pomóc w sumie tutaj w tej całej operacji. Akcja, operacja. Ha? Taka jest najładniejsza dziewczyna z Nuts World. Ta, Julia Żugaj. Co nie jest Nuts World? Ale tam nie ma, Marek. A to ja nie wiem. Marek, co ty mówisz? Dobra, nieważne, Szybson, o co chodzi z tym ty? Nie, teraz już mnie to nie obchodzi. Teraz najładniejsza dziewczyna z Nuts World. To nie! Padło pytanie, musi być odpowiedź. Nie, to będzie odpowiedź na inny odcinek, na innym Nie, no teraz, kanale. Teraz odpowiedź, synek. Teraz. Ja też mogę powiedzieć, no Jezus. Dawaj. Ale ja nie pamiętam imion, naprawdę. No to ja opisz wygląd, my ci powiemy jakie imię. Nie kojarzę. Co kurde nie kojarzysz? Dobra, Paulina, tak. Dobra, nagra! Dobra, jazda! Słuchajcie, o co chodzi z tym? Dobrze, no to chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, a my dzisiaj się szykujemy na niezłe bagno. Więc chodźcie, lecimy, ponieważ mamy sytuację. Próbujemy złapać Steve'a, wiesz, bo Dawid ponoć się dowiedział, gdzie on jest. Tylko ja nie wiem gdzie to jest, więc Dawid musi nas zaprowadzić. Wiem to. Macie elytrę? Wiem to, ja mam. Dobra, no mamy elytrę, no dawaj. Ja też. Przygotujcie sobie sporo fajerwerek, bo czeka nas niezła podróż. O kurde, no to czekaj, to musi wylądować. To czekajcie, panowie, musimy wylądować na targu moim, bo ja tutaj mam fajerwerki. No dobra. Patrzcie, widzieliście, że tu można kupić fajerwery w ogóle? Nie. Kupisz mi? Widzieliście, że tu można kupić fajerwerki? O, daj mi. Weź, Bzyku, jedne na koszt firmy. Serio? To wezmę na 30, bo mi wezmę. To wezmę nawet 30. Mareczku. Co tam, Dawid? Najładniejsza dziewczyna z ekipy. Dobra, nie wytrzymam tego. Weź. Padło pytanie, musi paść odpowiedź. Nie ma opcji, co teraz powiesz? Mini Mike? Dawajcie za mną. Ja nie mogę. Dobra, gdzie ty lecisz? Tam, jesteś dobra. Taki poddywiasz, nie. Co tu się stało w ogóle z tą twarzą? Co tu jest? Też widziałem tego ogra. O co tu chodzi? O nie, ej, co? Czekaj, nie wiem czemu tak jest. Zerknij na to. On ma czerwoną brodę, stary. Wygląda jakby się nażarł keczupem. Rudy. On jest rudy. To są jakieś tabliczki. Nie o mnie, wiecie, mieliście szansę, ale ją. Zwardowali się, nadchodzi koniec palionowa. Nie potrzebuję... Potrzebuję chwil, żeby się naładować. Nie, gram w grę. To początek waszej klęski, lepiej już wyciągnijcie. Białą flagę nie chcecie, dobra, kurde, tu jak groźby tradycyjne. Dobra, gdzie lecimy? Wiesz co? Jeszcze raz. Za mną. Za mną. Za Dawidem, no dobra. Dobra. Za mną. A ty mówiłeś o MacBlockach, widzę je teraz tutaj, czyli tutaj lecimy. Widzisz, patrz, widzisz ten aparat zniszczony. To nie zły aparat. No był tu na statywie. A, okej, no to nie wiedziałem. Synek! Ej, serio, nie wiedziałem, że to był jakiś aparat. To pierwszy raz jestem. Synek! No i teraz tak, tutaj gdzieś, tutaj gdzieś było. Trzeba poszukać, bo ja nie pamiętam, czekaj. Co to jest za ananas tam? Dobra, ja nie wiem, ja tu nie było w tych rejonach. Zgubiłem się, panowie. Lecę za magmą, tak? Za magmą. Gdzie jest? Tak. Dobra, ja widzę magmę. Widzę, dobrze lecicie. Tu jest jakaś magma.
O, też się zgubiłem. Tu ona schodzi do wody, do wody tu jakieś schodzi. O, jest. Dobrze, dobrze, to jest to, to jest to tam, no. Gdzie ty jesteś, Dawid? Idzie do wody, nie wiem, zgubiłem się, ale to jest tam. Aha, okej, okay, dobra, to nieźle. To ty to byłeś... Nie, wodnik, nie, tak sobie. No, no, no. Z tobą, to iść, ni, z tobą to nic, tylko iść na wyprawy. Synki, no, zaraz dobra, wodę. Sam, jestem, sami no. Znajdziemy. Gdzie ty jesteś? Jestem, no kurde, tu. A tu, ojeny, na piechotę lazł, oje! No to jest tu, no. Dobra. Tak, tu. Tam? Tam jest magma, ej, tam magma. Co? Ja tu. Cię kręcę! Tu był Steve? Tu, w tym miejscu, tak. O, i tu zakończyłeś rozgrywkę? Tu, w tym miejscu. Ej, ale on tu. Tu nie wrócił, on tu nie wrócił od momentu, kiedy ostatni raz jakby... Co to jest za miejsce? Wiesz, jak, od momentu, kiedy tu byłeś, nie? Więc no on tu tak. Może w każdej chwili się pojawić. To nie, to czekajcie, no, to chodźcie, to wychodzimy. Czekaj, a tu coś, czy odkryłeś tu coś ciekawego? Nie. O kurde. Dobra. Jezu, jak się to... cię wystraszyłem, myślałem, że to zombiak. Dobra, lecimy. Wyjdźmy stąd i ustawmy się tutaj gdzieś i po prostu poczekajmy, aż on może się jakoś pojawi i tak dalej i wtedy będziemy mogli, wiesz, wiadomo, kurde, złapać go. Jeśli tu mnie jakaś pułapka, coś w tych toczekach, to ja zniszczę te pochodnie, bo one ich w sumie nie było. A, no to tak, to niszczycie te pochodnie, żeby on nie wiedział. Skitrajmy się tu gdzieś, czekajcie, znajdźmy jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy się... Na drzewie! No nie, właśnie, nie. Drzewo to jest taki... W tym kanionie? Ała! Oj, nie, dobra, tu. Tu chodźcie na tą górkę, tu z górki będziemy zerkać na niego, jak, prawda? Okej. Stąd widać w miarę dobrze to, no tutaj na to drzewko, tu się ustawmy i tu poczekajmy. Dobra, no to co, no to będziemy musieli poczekać troszkę pewnie, zanim on tu się pojawi. Rozgoście się, zróbcie sobie jakąś bazę czy coś. Kawkę, herbatkę. Tak. Możemy porozmawiać. Dobra, panowie, czekamy, dzień się zrobił. Mi się już szczerze nie chce. Ja już Marka przepytałem o wszystko, co się da. Marek to już został tak przepytany, że on nigdy tak w szkole nie został przepytany. Jak nie. Dzisiaj. No, nie, dobra, wróćmy w sumie na palionowo, po prostu może. Jak i na po prostu palionowo? Jak... No bo co będziemy tu... O kurde. Dobra. Kaj tam lecisz, No idziemy po niego. No nie, poczekaj, on wyjdzie stamtąd pewnie. Czekaj. Widzisz, kurde, wyjdzie. Widzisz jego nick? Nie. Czekaj, no dobra, no to podlecę też kawałek bliżej. Ej, ale płynie, na shifcie, płynie. Płynie? No to shift, płynie. Schowaj się. Spokojnie. Ja nie widzę jego niku jeszcze. Ja widzę, jest. A nie jest, widzę, płynie, widzę go. Ej, schowajcie się. Po cichutku. Ja jeszcze nie idzie. No, wychodzi. Co, on użył elektry? Słyszałem. Ciao. Dobra, on chce gdzieś polecieć chyba. Wyleciał koło mnie. Gdzie wyleciał? Koło mnie. Ja go nie widzę. Zaczynaj koło mnie! Widzę go! No. Dobra. Ej, ma czerwone oczy! Czemu tak wygląda? Ma. Ej, co mu się stało? Masz tą potę? Mam. Dobra, mam ją w ręce. Musimy jakoś zajść i go, no, chycić go. Ale... Ej, mam pomysł. Bzyku, bądź żywym mięsem armatnim, prawda? Idź go skuś. Czemu ja? No chyba cię powaliło, nigdy w Marek, życiu. Musimy, po prostu najmniejsze teraz straty Marek, będą. Tak? Nie ma. Najmniejsze straty będą, jak ty tam pójdziesz. No chyba nie. Mareczku, zrób to dla nas. Nie, no Mareczek. Nie, nigdy w życiu. Marek, ale przecież ty już wiesz doskonale, że ty to będziesz musiał zrobić. No wiem o tym, masz wyboru. Ej, zgubiłem go. A ja was, panowie. My jesteśmy na drzewie. Dobra, nie wiem, gdzie on jest. Widzę tu Dawida, jak biega. Chwila, może elytry trzeba użyć, co? Nie no, ja chcę go znaleźć, bo on tu gdzieś poszedł na piechotę. Tak, on jest gdzieś blisko na pewno. Elytry. On jest na pewno gdzieś blisko. Ej, tam coś zginęło, czekaj, on jest chyba tam. On jest chyba tam. Ała. Tak. Marek, musi... Dobra, widzę go, o kurczę. Nie! Marek, musisz zagadaj go, idź go zagadaj. Nie masz szans. Dawaj! Dobra, pokaż się mu, ja go zajdę od pleców. Jak on dostanie potkę, to on już jest nasz, Na pewno, ale uwierz, ale tak, na pewno tak. Dobra, lecę, 3, 2, 1, dobra. A może teraz możesz się podnieść? No właśnie tak myślałem, ale... Panie Steve, halo, tutaj jestem! Dobra, rzucam mu! Dawaj. Dostał! Dostał, jest nasz! Jest! Dobra, ej, było, jakoś ucichł. Okej. Okay. Słyszeliście o coś powiedział. Dobra, czekajcie, teraz trzeba to sprawdzić. Steve, popatrz na mnie. Popatrzył, działa. Dobra, Steve, chodź za nami. Idzie, jest nasz. Dobra, teraz Bzyku, bo ty o tym nie wiesz, ale ty, Dawid, wiesz.
Ogólnie kiedyś z Dawidem przygotowaliśmy pewne miejsce na bardzo wyjątkową okazję. Na taką okazję, że po prostu, jeżeli będzie potrzeba zamknąć kogoś groźnego, to to jest idealna okazja i wydaje mi się, że to jest ten moment właśnie. To jest ten moment, w którym... Jakiś budynek, o którym ja nie To nie jest budynek, to jest więzienie takie, którego gorszego więzienia jeszcze nie widziałeś na oczy. No, przysięgam. Nie, no, to prawda. I to czekało już od bardzo, bardzo dawna i teraz można to w końcu wykorzystać. Wydaje mi się, że to jest ten czas. Gdzie to będzie? Tak, tylko musimy polecieć, to troszkę czasu zajmie, więc teraz tak. Steve, masz elytrę? Ubierz elytrę, jeśli masz. Uwaga, czy ma elytrę? Może nie ma elytry, może szukaj. Czekaj, bo on ma takie powolne ruchy. Wydaje mi się, że on ma, tylko on jakoś... Ma elytrę. Dobra. Weź fajerwerki. Masz fajerwerki? Ma fajerwerki. Ma. Dobra. Leć za nami, Steve. Dobra, lecimy. On powinien polecieć. Dobra, chodźcie. I lecimy w takim razie Leci? Jest dobrze. Dobra, mamy go. Teraz tylko dolecieć na miejsce. Dobra, to ten lot troszkę potrwa. Mam nadzieję, że macie troszkę fajerwerek, ale to w sumie tak potrwa ile? Z 30 sekund jeszcze. Jeszcze kilka fajerwerek. No, ja tam byłem ostatnio, sobie przypomnieć, jak to wygląda. I to nie jest daleko. Dobra, jak tam Steve'owi idzie, leci za nami. Ej, co jest? Ktoś leci w stronę Palionowa. To jest oczywiście bzyku, to mnie wcale nie dziwi. Ale w którą stronę mam lecieć? No za nami miałeś lecieć. Kurde, naprawdę, dobra, a to przepraszam. Leć w stronę, jesteśmy koło zamku Palionki. O, dobra, wiem, lecę. Na lewo od zamku Palionki. No, dobra. Widzisz nas? Tak, widzę, sorry. Da se radę. Dobra, lądujemy, widać już to miejsce. To jest, kurde, więzienie czaszki, tak ono się nazywa. Nie! To jest miejsce, w którym już z tego nie stanie nikt uciec. Kiedy coś takiego zrobiliście? Nie, gdzie Steve? Zgubiliśmy go? Nie, ląduje. Jest. Steve, ląduj! Ej, Steve, echo, ląduj koło nas. Tutaj. Jest, do cholery. Co to ma być? Steve, co ty mówisz? Steve, oddaj nam wszystkie itemy. Oddaj wszystkie itemy. Steve, wyrzuć wszystkie przedmioty. Wow. Dobra, wyrzuca. Ej, ja w to nie wierzę. Ja to jak biorę to wszystko. Wygląda? To jest przepiękne. Czy to jest wszystko, co masz, Steve? Kiwnij głową, jeśli tak. Dobra, czyli oddaj nam wszystkie itemy. Ej, to miał tylko elytrę. On nic przy sobie nie nosi. Okej, chodź za nami, Steve. Nie, ej, żartujecie se, co to jest, ej, dobra, what? To jest miejsce, w którym on zostanie zamknięty raz na zawsze. Nie wytrzymam, i stąd jak się już nie ma ucieczki. Ładuj go tu. Jakie to jest piękne, Steve, ej, wejdź do środka. Steve, dobra, nie, jak wy to zrobiliście? On się jakoś myślałem, że się będzie chciał buntować. Wow. Okej, zamknięty, okej. Dobra, nie wiem jak długo ta podka będzie działać. Całkiem możliwe, że on za niedługo będzie jakby się skończy ta podka i będzie w stanie z nami rozmawiać. Ale nie ma żadnych potek. Wiecie, co jeszcze trzeba zrobić? Teraz bardzo ważna rzecz jest taka, że ta podka, którą mu daliśmy, osłabia go na następne 24 godziny, ale za 24 godziny będzie trzeba dać tutaj o wiele silniejszą podkę, która po prostu osłabi go na dłużej, żeby on nie mógł nic rozwalić. I więc tak. patrz jak stoi, ej, to jest przerażające. W ogóle nie wiem, nie reaguje na nic ty. Tak, Dawid, masz te kraty, co ci powiedziałem, żebyś miał? Tam tak. trzeba będzie to wejście zamurować. Dobra, ciekawe kiedy to mija. Steve, czekaj, może ja muszę pstryknąć jakoś, halo, pstrykam, Steve. Halo, słyszysz mnie? O, słyszy. Steve, halo? Ben, dobra. Co? Jak kiedy wychodził z więzienia, kiedy tak? Czyli dalej jest z nim to samo się z nim dzieje. Słyszycie? On jakoś szaleje, dobra, ale póki co on jest osłabiony jeszcze tą podką, więc on nic tutaj nie zrobi, na szczęście. Ej, dobra, jest zamknięty, dobra, koniec, wiecie co, przyjdziemy tutaj jeszcze kiedy indziej tak, żeby go po prostu, nie wiem, tą podką odurzyć, tak, żeby on był na pewno, żeby nie dał rady, patrzcie, obije te kraty, on nie jest w stanie tego rozwalić. O nie, dobra, dobrze mu tak. Więzienie jest najgorszym więzieniem, dobrze, Dawidzie, muruj to, muruj. Ja mam pytanie. Teraz muruj. Jak to teraz? Chciałem, mieliśmy okazję mieć, kurczę, Kinder Bueno 2 w 1, a tu... Dobra, ja mam pytanie, skąd więzienie, kiedy ono powstało? To jest niemożliwe. Nie wiem. Ono powstało na dniach jakoś. Nie, ono powstało już dawno, nie pamiętam. Zbudowaliśmy je po prostu na wszelki wypadek w momencie, to nawet nigdzie nie mówiliśmy tego, nie robiliśmy z tego filmu. Po prostu zostało zbudowane i na po prostu potrzebę, jeżeli będzie kiedyś jakiś groźny przestępca. No i to jest ten moment, Steve zdecydowanie jest tym groźnym przestępcą. Mnie się nie podoba to, co się z nim dzieje i on jest nieprzewidywalny. Dobra, słuchajcie, kończymy odcinek w tym momencie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się wydarzy dalej ze Steve'em, to koniecznie oglądajcie filmy wszystkich osób z Palionowa. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdro. Elo! Yo.